Ojciec, syn, Dick Hoyt, Rick Hoyt. Z powodu tragedii przy narodzinach Rick nie może chodzić ani mówić. Z powodu tragedii przy narodzinach Dick nie może bawić się w zapasy ze swoim synem. Ale ponieważ trzymają się razem, są inspiracją dla ludzi na całym świecie. Dick i Judy chcieli dla swego syna normalnego życia. Razem umieścili Ricka w szkole publicznej. Rick nauczył się zapisywać swe myśli przy pomocy specjalnego komputera. Kiedy Rick miał 15 lat, powiedział swemu tacie, że chciałby wziąć udział w 8-kilometrowym biegu. Dick nie był biegaczem, ale zgodził się, że umieści Ricka na wózku inwalidzkim i tak pobiegnął. Pierwszy raz w swoim życiu Rick nie czuł się upośledzony. Więc razem zaczęli biegać. Razem uczestniczyli w maratonach, razem uczestniczyli w triatlonach. Razem przemierzyli ponad 6000 kilometrów po całej Ameryce. Rick nie mógłby w tym uczestniczyć bez ojca. Dick nie chciałby w tym uczestniczyć bez syna. Dick jest ciałem. Rick jest sercem. Biegną razem. Moc jest wrazem. Nie biegnij sam.